Cześć, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Jest dzisiaj ze mną moja dziewczyna JJ. Cześć! Dzisiaj razem z JJ-ką będziemy reagowali na propozycje skinów do różnych postaci, które zostały stworzone przez fanów gry Brawl Stars. I teoretycznie mogłyby być dodane do gry, jeżeli Supercell by się nimi zainteresował. Dokładnie tak, a my te skiny będziemy oceniali w skali od 1 do 10. Wy oczywiście musicie bawić się razem z nami i w komentarzach pisać swoje oceny. Napiszcie od 1 do 10, jak dana postać Wam się podoba, a później całą formułkę wyślijcie w komentarzu. Dokładnie i koniecznie napiszcie, który skin najbardziej Wam się podoba i Waszym zdaniem powinien znaleźć się w grze Brawl Stars. Więc na samym początku zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków. Ostatnio taki odcinek pojawił się na kanale JJ, na który Was bardzo serdecznie zapraszam. Film macie przypięty tutaj w karcie, a link do kanału JJ pierwsze linijce w opisie tego filmu. Okej, moi drodzy, pierwsza postać jest to Secret Agent Colt. Ej, fajny. Fajny, ale jakoś mnie taki zwykły moim zdaniem. Jedyne co mi się podoba w tym skinie to ta broń, że jest taka jakaś kosmiczna? Chyba strzela laserem, co nie? No faktycznie, jakaś taka właśnie dziwna jest ta broń. Ale ten skin jest łudząco podobny do nowego skina, dokładnie, który został dodany po aktualizacji za 500 gwiezdnych żetonów. O ile dobrze to wymawiam, nie pamiętam zawsze tej nazwy. Jest taki ciemny właśnie, nie rzucający się w oczy, taki zwykły właśnie. Tajny agent, co nie? Tak, no secret agent, no to musi być nie rzucający się w oczy. Faktycznie. Cały czarny, walizeczkę ma fajną, tylko tyle. 6. Ja oceniam na 5 na 10. 5 na 10? Nie robi wow, nie robi wow. Mi się w sumie podoba, fajne ma bakobrody. Fajne ma sunglasses. O, sunglasses spoko, no. Wy widzowie również oceniajcie w komentarzu, piszcie teraz Secret Agent Colt od 1 do 10. Lecimy dalej. No i kolejna propozycja to Rascal Skin Idea do El Primo oraz Shelly. O kurczę! W ogóle Shelly ma gumę balonową, gdzie bardziej to mi się kojarzy z Bibi. Ale Rascale są w Clash Royale. Dokładnie. I oni przypadkiem gumy tam nie żuli? Tak, chyba tak. O ile dobrze pamiętam, to tak było, bo właśnie ta postać, ten skin, te kolory też mi się właśnie kojarzą z gumą balonową. Zobaczmy, co ma na tym obrazku. I oni chyba rzucali gumą balonową, pamiętasz? To był jeden chyba ojciec i dwie córki, albo jeden brat i dwie siostry młodsze. Możecie nam w komentarzach przypomnieć, jak wyglądają Rascale z Clash Royale. To jest El Primo. To jest El Primo, aha, dokładnie. Duża pięść. W ogóle nie przypomina El Primo. Bo jest ścięty na grzybka, wariat. No, fajną ma fryzurkę. Ja widzę, że tutaj Shelly ma kitkę w kształcie koniczynki. I jej broń to w ogóle jest... Pięciolistnej. O, faktycznie. I jej broń to w ogóle jest proca na gumy. To jest proca. Tak, tak. No właśnie mówię, że oni strzelali z gumy i tutaj jest właśnie tak samo, nie? Że... Pomysł fajny, ściągnięty od Clash Royale. Moim zdaniem mogę dać 7. Ja też daję 7, no. A wy widzowie też oceniacie w komentarzach. Kolejnym skinem jest Cheerleaders Rosa. O kurcze, to jest Rosa. I to mi się podoba. Ej, to jest Rosa przed przemianą i po przemianie. Tak, tak. I zamiast kaktusów ma pompony. Dokładnie. Ej, mi się podoba, bo to super. Jest zwykły skin Rosy, jakoś mnie nie przekonuje, a tutaj już jest tak właśnie fajnie kolorowo, cheerleaderka, więc spoko. Fajne ma gwiazdeczki na swoich fioletowych włosach, kokardki różowe, fajną ma spódniczkę, no dla mnie, no... O, tutaj będzie wysoka ocena, mi się wydaje. Całokształt na plus. Tylko, że... Co to jest za misiek po środku, właśnie, przepraszam? Ona się, bo jest cheerleaderką, a po przemianie jest maskotką, wiesz o co chodzi? Aha, i ona jest teraz maskotką. Dobra, wszystko jasne, wszystko tak, jasne. Tak, i zobacz, że to jest jakaś krówka, bo ona ma tutaj kolczyk, tak jak mają krowy. Tak. Czy tak? Albo byk, jakiś bawu, Chicago Bulls. Chicago Bulls, dokładnie, i może właśnie o to tutaj chodzi. Super. Mi się mega podoba. To co, na 3-4? Tak. 3-4, 9. 10. Dla mnie bardzo pomysłowe, bo są dwie opcje. Jest właśnie przed przemianą, po przemianie i to jest właśnie takie spoko. Oceniliśmy już, a my lecimy dalej. O nie, ten jest Jessie, jeszcze cały różowy skin. No nie, no ja to bym musiała mieć, gdyby to było w sklepie. I uwaga, jej kanon wyrzuca jej piłeczki, które i ona je odbija. Tak. I w ogóle zobacz, że ona ma jeszcze taką pałeczkę, w której są piłeczki w środku. Ale paletka to jest też. A zobacz, jakie ma kitki w kształcie piłeczek tenisowych. A ja myślałem, że to wyrzucona jest... Nie, to jest chyba wyrzucona piłka? Nie, to są kitki. Kitki to są. Ja myślałem, że ta jej kanon wyrzuca zieloną piłkę, później czerwoną, no tak po prostu lecą. To są takie koczki w sumie. To koczki, są takie koczki, no. Fajnie, i ma tak łódkę jakby, że może zamknąć sobie na kluczyk. Tak, żeby nikt jej nie ukradł. Różowe skarpeteczki, białe tenisowe buciki, spódniczka. No, mi się podoba, no. Taki różowiutki, słodziutki, uroczy. Bardzo fajny. Z pewnością ja sam bym sobie taki kupił. Zawsze kupuję różowe skiny po to, żeby no trollować gierkę.
Ja tu też daję wysoko. Jeżeli wygra dziewczynka, tu nagle taki prosik. Ja tu daję wysoko 9. Ja też daję 9. Bardzo fajny skin. Wy nie zapomnijcie też ocenić w komentarzu. A my co? Lecimy dalej. Tak. Ohoho, moi drodzy, referee Tara, czyli arbiter. Sędzia arbiter, tak jest. Propozycja skina do postaci, która nie ma skina oryginalnie. Tak. Tara rzuca kartami. Pomysłowe. Czerwona kartka. Sędzia też daje karty. Tak, widzę, że fioletowe włosy jej zostały. W sumie tylko to i to kominiarka na twarzy, ona mi przypomina teraz... Ale jest groźna, bo daje czerwoną kartkę. No, faktycznie. Powinno być tak, że ona rzuca żółtymi kartkami, a jak ma ulta, to może czerwoną wtedy, czy coś, wiesz. A właśnie, no. To by było ciekawe. Tak, tak. Albo po prostu czerwona kartka mocnego krytykala wciska. Znaczy w sumie tak, ja oceniam to w skali od 1 do 10 na 6. Mhm. Skin mi się ogólnie nie podoba, nie przekonuje mnie, ale daje te 6 za pomysłowość, no bo w sumie sędzia karty, że Tara rzuca kartami, no i to co jest tu, takie... Co tu lepszego wymyślić, tak, co nie? Tak, więc no 6 na 10. Ja daję 7. Troszeczkę wyżej, fajny nawet skin, nie jest zły. No i przed nami kolejny skin, jest to Kapitan Hook Bull, czyli taki w sumie pirat. Jest Piotrusia Pana Kapitan Hook, złoty hak, flinta, monety się za nim sypią z worka, bo to pasek bogaty... Pasek z czaszką. Pasek z czaszką. Papugi brakuje na ramieniu. Tak, brakuje papugi, no tu jest minus, nie ma papugi. Ale ma za to złotego zęba, zauważ. O kurczę, faktycznie na bogato, no. Powiem tak, mi się podoba, zawsze lubiałem piratów, gdyby był taki skin, z pewnością bym... kupił. Kurczę, czemu do Bulla? Czemu na przykład do jakiejś innej postaci? No jakoś do Bulla też mi nie pasuje ten skin. I ja bym oceniła wyżej, gdybym miał tatuaże jakieś. Albo przepaskę na oko jeszcze. No dokładnie, jakoś tak za mało wygląda jak kapitan. Ja daję 7. Ja daję 6. Okej, okay, a my lecimy dalej. O kurczę, moi drodzy, co tu się wydarzyło? Boss Robot Barley. To jest Barley? To jest Barley, a wygląda jak Rico. No bo jest walka z robotami, ten tryb. Z brzucha mu wylatuje rakieta, czy ty to widzisz? Widzę. Ale nie rozumiem tego małego robocika na dole. I ma monobrew. Jedną brew, no. O nie. Powiem to... Ja w ogóle nie widzę tu Barleya. Ja też nie widzę. W żaden sposób. Nie, nawet tak z kształtem przypomina, ale całkiem ten skin w ogóle przeinacza go. Tak. W jakąś inną postać. No nie jest zły. Nie jest zły, pomysłowy. Ja nie lubię takich złych i mrocznych skinów, ale jakoś tak mnie zaskoczył, więc daję 6. No ja daję też 6. Nie więcej nie mogę. Niestety, ale nie mogę. Z ciężkim sercem. Tak jest. I kolejny skin to jest Bandit Leon. Ej, jak ja grałam w Clash Royale, to miałam bandytkę i ją po prostu uwielbiałam i teraz mam Leona i też go uwielbiam i gdyby teraz połączyć tak właśnie bandytkę i Leona, to by było po prostu kombo niesamowite. Naprawdę, ja bym chciała mieć takiego skina, I mega mi się podoba. I tak jakby rzuca, jak ta bandytka robiła, nie? Tak, i ona ma lizaka, tutaj rzuca widzę, mieczami. Skrzyneczkę trzyma. Rzuca mieczami, bo tak. Leon rzuca tymi kulkami. Nie, no. To są chyba Trolling Starsy, ale tu rzuca drewnianymi mieczami. Fajny pomysł, fajne połączenie. Grzywka taka biała? No właśnie, że wiesz, że Leon był chłopakiem, a to jest taka teraz dziewczyna, nie? Co a nie damska wersja skina. Ja tak się zastanawiałem, co ta grzywka tutaj robi? Fajnie to wygląda, no. Mi się podoba. To co, znaczy 4? 3, 4, 9. A chyba jednogłośnie. Ej, chyba najwyższa ocena w tym odcinku jak na razie. Chyba dałem komuś tam prędzej jeszcze 9. No ale ja nie dałam. No, ale ja dałem. Dobra. Okej. Okay. Więcej nie ma co tu opowiadać, lecimy dalej. Okej, okay, o ile się nie mylę, to już jest 9 skin, a jest to Playmaker Mortis. Nie, totalnie mi nie pasuje ten skin do Mortisa. Nie. Ej, siada, nie ale siada. Ale czekaj, ale w gierce to idealnie by pasował, bo zobacz jak Mortis gra. On się tak przysuwa, pyk, pyk, pyk. A oni tak samo grają, więc no to jest przemyślane, przemyślane. Tak, to jest 200 IQ, faktycznie. I poczekaj, Mortis mając ulta, rzuca nietoperzami. Tutaj Bruzo pewnie krążkami strzelał. Tak, na pewno. Na kasku widzimy, mamy nietoperza. Na krążku, który jest przymocowany do jego kija, też chyba mamy nietoperza. Powiem tak, ja ogólnie NHL-a nie oglądałem nigdy, nie oglądam, nie jara mnie to. Może dlatego, że żyjemy w Polsce, a nie w Kanadzie. Daję 5. Sorry. Ja daję... Dobra, za pomysłowość 6. A ja daję właśnie 7, bo
Chciałabym zobaczyć, jak ten skin gra na mapie. Chciałabym bardzo zobaczyć. Mamy futbolistę Bulla, teraz Nigel Morty. Pewnie bardzo efektownie by to wyglądało. Okej. Jakby tak przemierzał całą mapę. Lecimy dalej. No i moi kochani, ostatni skin na dzisiaj, a jest to Ice Cream Spike. No przesłodko bym powiedziała. Zarąbisty bym powiedział. Zobacz, no przecież rzuca gałkami lodów. No. Łyżeczka wbita w czosnek. No, i jeszcze ma kawałki czekolady. I jeszcze w ogóle ma majteczki z tego, z wafelka. A gdzie on ma nóżki? No nie widać, nie widać, powinno bo ma zasłonięte. Takie dwie gałki, no tak specjalnie jak on zrobił, że rzuca i żeby sobie to właśnie akurat wyciąć. Powiem wam tak, ja uwielbiam Spike'a jako postać. Ja daję tutaj dychę, bezapelacyjnie. Bardzo właśnie pasuje ten skin do Spike'a moim zdaniem. Ale dyszki bym nie dała, dałabym dziewiątkę. Justyna daje dziewiątkę, ja daję dyszkę. A wy, moi drodzy, nie zapomnijcie ocenić w komentarzu. My teraz podliczamy głosy, no i gramy meczyk postaciami, które najbardziej nam się podobały. Okej, moi drodzy, legendarne duo będzie grane. Tak, legendarne duo. Zobaczymy, jak sobie poradzi na mapie z botami. Leon jest dosyć szybki. Spike. Spowalnia. Spowalnia, zobaczymy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Mam nadzieję, że spoko. Dobra. Mamy cztery, nieźle. Ja bym teraz na bota się sfokusował, żebyśmy go sobie wyjaśnili i dobili po trzy kiupsy. No nie, ale Kolcik mnie tutaj zaraz wyjaśni. Kolcik strzeli. Dobra para. Gonią nas, no. Bij szybko te skrzynki, Bibi. Bije. Bibi. Bibi, Bibi. Bibi tu nie ma na mapie niestety. Trzeba ulta sobie dobić. Colt właśnie. Secret Agent Colt pobiegł. Bibi. Leży Bibi, rzucam im teraz ulcika spowalniającego i gdzie ten bot idzie? Na nas, dobra. Kolcik się respi na nas, bierzemy go do góry, co? Tak, 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 do góry. Kurde, Bull, on może podjechać, bo ma ulta? Nie, nie podjedzie, oni chyba klepali z Rose'ą, nie, z El Primo, dobra, nice. Czekaj, bo oni tu do nas idą. Uważaj, uważaj, chowaj się. Spoko, spoko. Ja go omijam. Shelly idzie z tej strony. Cofnij się na dół do mnie. Dobra, bot tego... Dobra, ja ją z drugim robię, z drugiej. Bomba, bomba, o, dobra, leżą. Dogoniliśmy teraz. Rozwalaj bota. Pierw bocik, później cuby. Dobra. Leży. Dobra, mamy 18 power cubesów. Mamy 18 power cubesów, legendarne duo. Legendarne duo, teraz się będą nas tutaj bać. A bol, bol, szybko! Jak to się stało? Nie mam pojęcia, ale zadyma była... Co mnie tak odbiło w ogóle? Bibi? Tak, tam była Bibi. Ja ją szybko chyba zabiłam i ty zabiłeś Bulla. Tak mi się wydaje. Nie wiem, jak to było. No. Ja spamowałem po prostu Spike'iem. Bibi nas odbiła i to ją w sumie zgubiło, bo strzał Bulla na bliżej by był mocniejszy. Ona nas odbiła, odrzuciła i Bull nie ma szans. Spanikowała, nie? Spanikowała. Tak. Wow, przekozacki mecz, zasługuje z pewnością na łapeczkę w górę. Koniecznie. Moi drodzy, to było na tyle z dzisiejszego odcinka. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, zostawiajcie łapeczkę w górę. 15 tysięcy łapek i nagrywamy kolejną reakcję na fanowskie skiny. Nie zapomnijcie wbić na kanał JJ, do którego link znajdziecie w opisie. Odwiedźcie również nasze Instagramy, do których link znajdziecie również w opisie. Także my wszystkim dziękujemy serdecznie za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć! Cześć!